Konferencja odbyła się w czwartek pod Urzędem Miejskim. Gdzie urzęduje król tłustych radomskich kotów. Mamy tu skromną listę, bo nie wszystkich, ale mamy milionerów. Radosława, jak tu widać, prezydenta, niedoradka. I tak faktycznie było. Zarówno Marek Suski, jak i Radosław Fogiel mieli przygotowane plansze z zarobkami prezesów lub wiceprezesów spółek miejskich. Była to łączna kwota zarabiona przez poszczególne osoby w latach 2015-2022 lub 2018-2022. Rekordzistą został Grzegorz Janduła, prezes radomskiego Mosiru, który przez 8 lat zarobił 1 900 000 zł, czyli średnio 22 600 zł miesięcznie. To nie są osoby wzięte z Pracuj.pl, to nie są niezależni fachowcy z rynku, ci, którzy śledzą radomskie życie polityczne, kojarzą te nazwiska doskonale. Prezydent Witkowski otacza się tymi samymi ludźmi od dawna i radomianie odwdzięczają im się w zarobkach. Szanowni Państwo, czy tak powinno być zarządzane miasto? Czy miasto, które ma dzisiaj ponad 1 000 000 000 zł, 100 milionów długu, powinno w pierwszej kolejności wydawać grube miliony na zarobki tłustych kotów prezesów miejskich spółek? Ośmielam się wątpić. Każdy by chciał może tyle zarobić. Z zazdrością patrzy na te radomskie zarobki. Radom, jedno z najbiedniejszych miast, fatalnie zadłużone, ale swoim kolegom, prezesom hojnie płaci. Jednocześnie posłowie PiS-u pokazali plansze z nazwiskami Lecha Barszcza, prezesa administratora, a także Tomasza Nity i Krzysztofa Zborowskiego z Radpecu. Wspomniani trzej panowie nie przedstawili swoich oświadczeń finansowych. Na pytanie o to, czy mają taki obowiązek, poseł Suski odpowiedział następująco. Inni prezesi składają, a tylko niektórzy nie składają. No, tego nie wiemy, dlaczego nie składają. Dlaczego tak się stało, odpowiedział kilka godzin później na konferencji prasowej Radosław Witkowski, prezydent Radomia, który jednocześnie przypomniał wysokie zarobki w spółkach Skarbu Państwa za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym także wysokie zarobki radomskich działaczy PiS-u na różnych stanowiskach. Takie jest polskie prawo, które zobowiązuje prezesów spółek komunalnych, w których gmina ma 100% udział do ujawniania oświadczeń majątkowych, natomiast spółka, w których gmina nie ma 100%, nie ma takiego obowiązku. Jestem zdumiony, że Marek Suski, proszę Państwa, Marek Suski, o którym pisowcy mówią, że jest ministrem, wieloletnim szefem Komisji Skarbu Państwa, nie zna takich przepisów. To jest wstyd i kompromitacja posła Suskiego. Do czwartkowej konferencji posłów Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się także jej bohaterowie, czyli prezesi spółek miejskich. Jak tłumaczyli, do 2016 roku pracowali na umowach o pracę. Potem rząd PiS-u zmienił prawo, przez co ich forma zatrudnienia zmieniła się na kontrakty. Te kontrakty nie tylko zakładały pewną formę, jaka jest nasza forma zatrudnienia, ale także zgodnie z przepisami określały widełki zarobków poszczególnych prezesów spółek. Zależy od paru wielkości, czyli wielkości spółki, ilości zatrudnienia, obrotów, majątku i tak dalej. Ja powiem szczerze tak, pan prezydent nie należy, patrząc w skali kraju, na prezydenta, który jest rozdawny, bo nikt z moich kolegów prezesów zgodnie z tymi widełkami nie przekroczył nigdy w zarobkach 2/3 tych widełek, które są. Nie osiągamy w naszych zarobkach maksymalnego uposażenia. Osiągamy to uposażenie zgodnie z tym, co jest zapisane. Więc zadziwia nas postawa pana posła Suskiego, że nas rozlicza z naszych poborów, czyli zapominając o to, że sam te pobory nam ustalił. Tomasz Nita, prezes spółki Radpec, potwierdził słowa prezydenta Witkowskiego o tym, kto musi prezentować oświadczenia majątkowe. Dodał, że nie wszyscy mogą to zrobić. Publikacja tego oświadczenia byłaby nadużyciem zgodnie z ustawą też o RODO. Więc no, tutaj niestety te nasze zarobki nie są przez nas ukrywane specjalnie. Warto dodać, że podczas czwartkowej konferencji posłowie PiS-u nie zaprezentowali wszystkich prezesów spółek miejskich. Zabrakło na przykład przedstawiciela rewitalizacji. Zapytaliśmy o to posła Suskiego. Otrzymaliśmy taką odpowiedź. A muszą być wszyscy?
pokazujemy tych, których uznaliśmy, że warto pokazać. Prezydent Witkowski stwierdził, że czwartkowa konferencja prasowa zorganizowana przez posła Suskiego i Fogla była nieudaną odpowiedzią i próbą przykrycia tego, że do naszego miasta na jego zaproszenie przyjechał Borys Budka, minister aktywów państwowych.